serce, tu takie bzdety. Halleluja, kochani, zatrzymajcie się i posłuchajcie. Jesteśmy ludźmi, którzy narodziliśmy się na nowo. Nie jesteśmy tutaj po to, aby wam mówić o religii. Jesteśmy tutaj po to, aby wam powiedzieć o żywym Bogu, o zmartwychwstałym Jezusie. Kochani, w 2015 roku przyjąłem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Kochani, to co was dziś oddziela od Boga, to jest grzech. A Słowo Boże mówi, że karą za grzech jest śmierć. I jeżeli dziś jesteś świadomą osobą i grzeszysz, cudzołożysz, nie wiem co jeszcze oglądasz, ale wiesz o tym, że to jest złe, to idziesz do piekła. Dlatego mam dla ciebie receptę. Ja jako 27-letni chłopiec, grzesznik, 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Miałem pustkę w sercu i myślałem, że tą pustkę wypełnię sobie dobrym narkotykiem, alkoholem, pornografią, masturbacją, dobrym seksem. Taka jest prawda o tym skażonym świecie i o tej skażonej ziemi. Ale w 2015 roku ja zawołałem, gdy byłem konkretnie naćpany, do Jezusa Chrystusa, że jeżeli prawdziwie żyjesz, to objaw mi się i ogarnij moje życie, bo ja sobie już nie radzę. Byłem w ruinach, ale przyszedł Jezus Chrystus w miłości, w prawdzie, w łasce i dał mi łaskę. I zrozumiałem, że Jezus Chrystus umarł za każdą moją patologię w moim życiu, za każdy grzech. Zrozumiałem, że jestem grzesznikiem, że muszę oddać życie Jezusowi. I tak zrobiłem przez wiarę. Uwierzyłem w to, że Jezus Chrystus, On, jedyny Zbawiciel, Pan Panów i Król Królów, umarł za mnie. Za mnie. On umarł za ciebie. On umarł za ciebie. On jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca. Jeżeli jesteś sierotą, masz sieroce serce, to Bóg dziś chce ci się objawić jako dobry ojciec. Czy ty dziś chcesz przyjąć Jezusa jako Ojca? Jako Ojca. Ja przyjąłem to. Czy ty dziś masz pustkę w sercu, którą sobie wypełniasz czymś, jakimiś podróbkami, które diabeł ci podsyła? Przestań być marionetką diabła. Wyjdź z iluzji. Przyjmij dziś zbawienie. Przyjmij proste słowa. Przyjmij Ewangelię, która daje życie. Mi dała życie. Wyswobodziła mnie. Dziś jestem nową osobą. Żyje we mnie Duch Święty. O 180 stopni Jezus Chrystus przemienił moje życie. I to jest dla was, Warszawo. Ewangelia jest dla was. Ale ona jest głupstwem dla tych, którzy jej nie przyjmują. Przestań być głupcem. Przyznaj się do błędu, do grzechu, który właśnie ten błąd oddziela cię od żywej osoby, od Jezusa Chrystusa. Czy ktoś z was dziś chce oddać życie Jezusowi? Czy ktoś z was dziś chce pojednać się z żywą osobą? Mieć z Nim relacje 24 godziny na dobę? Ja nie mówię o religii, ja mówię o relacji. Jeżeli twój duch narodzi się na nowo, zostanie tam wpuszczony Duch Święty, będziesz miał relację z samym Bogiem, będziesz z Nim pojednany, doświadczysz miłości, prawdziwej miłości, akceptacji, bezpieczeństwa. I to wszystko jest za darmo, bo na krzyżu Golgoty wykonało się. Jezus Chrystus poniósł tam wszystko na siebie: odrzucenie, potępienie, przekleństwo, choroby, wszystko. I dziś jest to tutaj nielegalnie, ale to wy decydujecie, czy wy chcecie tak żyć. Amen. Czy wy tak chcecie żyć? Ja wybrałem życie, wybrałem żywego Boga i to dziś jest dla was. Zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Abyście się mnie chlubili, to jest z łaski, przez wiarę. Jeżeli chorujesz i jesteś zniewolony czymkolwiek, to podejdź tutaj do nas. Jesteśmy tutaj dla was. Chcemy się o was modlić. Tylko pytanie, czy wy tego chcecie? Wyjdźcie z tego systemu. Z systemu iluzji. Wyjdź z tego i przyjdźcie do Jezusa.
który dziś On chce się z Tobą spotkać. W duchu, w prawdzie. W prawdzie, bo to Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I Jego Święty Duch dziś przez moje ciało mówi do Was. Mówi do Was, upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelię i ją przyjmijcie w prosty sposób. Wierząc w to, że ja umarłem za Was na krzyżu, a po trzech dniach zmartwychwstałem i ja żyję. I ja potrzebuję ciała. Potrzebuję dziś wypełnić Ciebie moim Świętym Duchem. Moim Świętym Duchem, bo jesteś martwy. Ja cały czas jestem dostępny. Tylko Ty jesteś blokerem. Tylko Ty, nie ja. Ja tutaj cały czas jestem. Otwórz dziś te serce na żywą osobę, na Jezusa. I przestań się lękać. Przyjmij to. To są proste słowa, które gdy ja je przyjąłem i w nie uwierzyłem, stałem się nową osobą. Mam pewność zbawienia. Mam relację z Ojcem. Nie jestem już odrzuconą osobą. Jestem zaakceptowany. Zaakceptowany jestem. Jestem synem samego Boga. Samego Boga. Czy Ty dziś chcesz stać się synem, córką? Halleluja! To jest to. Bóg jest normalny. On jest normalny. Tylko nienormalni są ci, którzy w Niego nie wierzą, bo chcą Go zobaczyć. Bo chcą Go zobaczyć. Oto jestem. Oto jestem. Tyle tutaj z Wami przebywam, a Wy nadal nie wierzycie. Wy nadal nie wierzycie. Nadal. Nie czekaj. Tylko bierz to. Bierz to. Za darmo. Za darmo bierz to. W imieniu Jezusa. Amen.